Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dzień dobry, Andrzej Wawrzyczek, program Z kamerą wśród ludzi. Zawitał dzisiaj do Sośnicy. Jesteśmy w szkole podstawowej numer 21 na sali gimnastycznej, gdzie już za chwilę rozpocznie się spotkanie konsultacyjne w sprawie nowych zasad organizowania budżetu obywatelskiego miasta Gliwice. Budżet obywatelski to jest taka bardzo cenna inicjatywa, która nie tylko pozwala mieszkańcom decydować o najpilniejszych wydatkach w ich sąsiedztwie, ale przede wszystkim pozwala mieszkańcom w osiedlach, w dzielnicach integrować się wokół wspólnych celów. Na sali za moimi plecami już gromadzą się ludzie, spotkanie rozpocznie się dosłownie za kilka chwil, więc nie przedłużając więcej, zapraszam do zapoznania się z tym, co tutaj się będzie dzisiaj działo. Od kilku lat macie Państwo możliwość decydowania o jednorocznych wydatkach inwestycyjnych, które są realizowane z Państwa pomysłu w naszym mieście. Pani dyrektor przybyła dzisiaj tutaj, żeby przybliżyć Państwu zasady. Najistotniejsze jest, żebyśmy wszyscy dobrze rozumieli, czemu ta cała inicjatywa ma służyć. Najistotniejsze w całej inicjatywie to integracja i aktywizacja mieszkańców. I ten cel przyświeca wszystkim zmianom, które będę za chwileczkę omawiać. To cała inicjatywa zmian w budżecie obywatelskim pojawiła się już we wrześniu 2014 roku i tymi inicjatorami byli radni rad osiedli. I o tym należy pamiętać, bo dużo zmian idzie w kierunku takim, żeby zaktywizować mieszkańców z wykorzystaniem ich wokół działalności rad osiedli. Byliśmy przed chwilą świadkami spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców poświęconego nowym zasadom budżetu obywatelskiego, inicjatywy takiej dla mieszkańców skierowanej. Te zmiany są dość takie istotne, daleko idące, takie, gdybyśmy mogli takie najistotniejsze wskazać zmiany. Myślę, że kluczowa to taka, że każde osiedle w Gliwicach dostanie swój budżet, czyli w efekcie, jeżeli mieszkańcy się zaktywizują, to co najmniej 21 zadań w mieście zostanie w tej procedurze uruchomionych w budżecie w 2017 roku. Nie będzie tej takiej rywalizacji, która była do tej pory, że jedna pula środków i te osiedla się muszą o nią bić wręcz za żarcie. Przede wszystkim zniknie argument, że nie biorę udziału, bo i tak nie mam szansy. No bo zawsze było, że są duże osiedla, takie jak Sośnice, takie jak Łabędy i gdyby tutaj mobilizacja nastąpiła, to w żadnym innym nie byłoby szans, no bo oczywiście liczba mieszkańców przebija istotnie liczbę mieszkańców w innych miejscach. Czy będzie możliwość sprawdzenia wcześniej, ktoś będzie jakiś urzędnik, ktoś w tym urzędzie miejskim, który w tym pomoże, czy mamy się bezpośrednio do radnych zgłaszać, żeby dowiedzieli się, czy na przykład na tym i na tym terenie może być taka inwestycja, żeby nie została odrzucona od razu z powodów formalnych? Czy będzie ktoś, kto nam będzie pomagał, to próbujemy się sprawdzać? Ja powiem tak, Państwo zawsze możecie zadać pytanie, ale przede wszystkim wykorzystując fakt, że macie na półtorej miesiąca w sumie do ostatecznego terminu zgłoszenia wniosków, od momentu, kiedy się dowiecie, jak ten wniosek ma wyglądać, będzie dostępny formularz wniosków, żeby wykorzystać wszystkie dostępne informacje do tego, żeby się okazało, co może się zadziać. Nie jest możliwe, żeby na etapie pisania wniosków miała miejsce już ich weryfikacja. Wnioskodawcy muszą ponieść pewne ryzyko, że jak zależnie od tego, ile informacji potrzebnych do wniosku znajdziecie wcześniej. Musicie Państwo zrozumieć, że nie jest możliwe, żeby w tym okresie czasu działania urzędu były skupione wyłącznie na pisaniu wniosków. Także przede wszystkim trzeba korzystać z informacji dostępnych
tych informacji dostępnych chociażby w internecie, w miejskim systemie informacji przestrzennej, gdzie jest informacja o właścicielu terenu, jest dużo. Czego te wnioski mogą dotyczyć, niech Pani powie dokładnie, czyli kolegom, bo nie wszyscy wiedzą, bo było sporów na ten temat, między innymi na spotkaniach z kolegami z innych rad osiedlowych o remonty między innymi dróg w mieście i w dzielnicach. Czy to też dotyczy, ten remont dróg w tych wnioskach chyba można ujmować, bo mi się wydaje, że to, tak jest moje zdanie, że to jest zadanie miasta, żeby drogi, miasto poprzez swoje organy remontowało. Odchodzimy od podziału kwoty na zadania inwestycyjne, remontowe i bieżące. To jest pierwsza rzecz. Czyli jest kwota dla osiedla i w żaden sposób nie decydujemy, czy ta kwota na tym etapie, czy ta kwota zostanie przeznaczona na inwestycje, czy na przykład zajęcia edukacyjne dla dzieci, bo taka jest potrzeba w osiedlu. To jest pierwsza istotna informacja. Druga, na co można składać wnioski? Tylko na zadania będące w kompetencjach prezydenta miasta. Czyli na przykład, jeżeli Państwo uznacie, że nie ma większej potrzeby niż remont, możecie złożyć wniosek na remont. Zarówno remont, jak i edukacja to są obowiązki samorządu miasta. I tylko takie obowiązki mogą być finansowane z budżetu miasta, czyli z budżetu obywatelskiego też. Dlatego, że oczywiście zadaniem miasta jest utrzymanie ulic, ale macie Państwo świadomość, że budżet zawsze będzie ograniczony i nigdy nie będzie zaspokojonych 100% potrzeb z żadnego zakresu, czy to remont, czy inwestycja, czy edukacja. Zawsze to będzie kwestia wyboru. Tylko obciążony tym wyborem na co dzień jest organ wykonawczy odpowiedzialny za projektowanie budżetu, a w tym wyjątkowym przypadku to Państwo na siebie bierzecie odpowiedzialność, na co zagłosujecie, jaki wniosek złożycie, jaką dacie ofertę swoim współmieszkańcom i w efekcie, jakie zadanie zostanie przeznaczone do realizacji. Oprócz tego, że będą budżety osiedlowe dla każdego osiedla, też bardziej się demokratyzuje możliwość zgłaszania tych wniosków, bo już to nie będą tylko radni, nie tylko rady osiedlowe, ale też każdy mieszkaniec sam będzie mógł z poparciem, ale będzie mógł sam zgłosić taki wniosek. Demokracja pośrednia to dalej demokracja, także ja raczej bym tak tego nie nazwała, ponieważ mieszkańcy mogli korzystać z tej możliwości na innych zasadach. Faktycznie w tej chwili będą mogli to robić osobiście, o ile znajdą 15-osobowe poparcie dla swojego pomysłu. Problem był w osiedlach, gdzie nie było na przykład rady osiedlowej przyjętej. Teraz ten problem jest już oficjalnie rozstrzygnięty. Urząd Miejski będzie te rady osiedlowe zastępował. Tak, będziemy prowadzić akcję informacyjną w tych osiedlach. Chodzi konkretnie o Politechnikę Śląską, osiedle Politechnika Śląska i osiedle Brzezinka, bo tylko w tych dwóch miejscach nie wyłoniono rad. Kampanie informacyjne i mnogość tych właśnie procedur informacyjnych na każdym etapie, przed składaniem wniosków, przed głosowaniem, to też jest moim zdaniem taka nowość. Do tej pory taką barierą rozwoju budżetu obywatelskiego było to, że ludzie generalnie nie wiedzieli o tym, że w ogóle coś takiego się odbywa. No teraz jest szansa, że ta informacja będzie powszechniejsza. Ja się ciągle zastanawiam, czy nie wiedzieli. Liczę na to, że jest dokładnie tak, że mieszkańcy Gliwic chcą być aktywni, tylko potrzebują więcej źródeł informacji. I ciekawa jestem, czy decydującym tu będzie kwestia, że jednak w obszarze dzielnicy, czyli mam większą szansę na to, że coś osiągnę, że osiągnę sukces, czy wiedza w kontekście dostęp do informacji. Ciężko mi tak jednoznacznie powiedzieć, patrząc na to, jaka jest ekspansja internetu i fakt, że to jest nasze źródło przekazu już dosyć znane w mieście, to trudno powiedzieć, ile tych narzędzi powinno być stosowanych, żeby dostać
efekt. W formie głosowania, jak pani nam powie jedno, prawda, bo są dwie formy elektroniczne, wiadomo, internet poszło, a forma papierowa, powiedzmy, bo w tamtym roku, w tym roku to głosowanie było, to głosowaliśmy na tej zasadzie papierowej, że ktoś wydrukował sobie albo gdzieś tam dostał ten wniosek, zagłosował i to oddawał, nie wiem, gdzieś w bibliotece. Czy będzie możliwość na przykład, że Rada Osiedlowa może mieć jakąś skrzynkę i te wnioski zbierać i ad acta zawieźć to wszystko do miasta w całości, bo w tym roku takiej możliwości nie było, albo sam zainteresowany ewentualnie można było włożyć tylko w bibliotece, z tego co się orientuję. Doręczyć można to w jakiejkolwiek formie, czyli jeżeli przyniesie plik formularzy radny bądź inny mieszkaniec, to my to przyjmiemy, dlatego że my nie sprawdzamy w momencie przyjmowania, czy to jest wniosek od konkretnego Jana Kowalskiego. Tak, i może pan przynieść 100 wniosków. Istotne jest dla nas to, że osoby weryfikujące stwierdzą, że każdy wniosek to jest wniosek innego mieszkańca, że nie ma żadnych wątpliwości co do wiarygodności tego wniosku. My, Sośnicy, możemy zagłosować na zadanie innego osiedla. Tak, pamiętając, że możecie państwo wybrać tylko jedno ale zadanie. Ale jedno z Gliwic całe. Tak. Ja mam zastrzeżenie do tego zwrotu budżet obywatelski. Co to znaczy? Co to znaczy? To jest bardzo słuszne pytanie. Nie ma w żadnym akcie... Obywatele, tak. Jesteśmy my wszyscy. W całej dzielnicy czy w całym osiedlu. I to powinno być tak traktowane. Na tym poziomie, bo budżet obywatelski wydzielony z jakiejś puli grosik, czy 10 groszy, to się mija z celem. Nie I ma. Dlatego, i dlatego widzicie państwo, jest takie małe zainteresowanie tym. Jakby było więcej pieniędzy do podziału, większa pula i żeby więcej ludzi mogli o tym decydować, to wtedy można o czymś mówić. Analizowałam miasta porównywalne do Gliwic i aktywność w tych miastach nie ma żadnego związku z pulą, jaka jest przeznaczona na realizację tych zadań. Nie ma. Są te aktywności bardzo różne od porównywalnej z Gliwicami do 50% w Rzeszowie. Rzeszów to jest miasto porównywalne wielkością do nas. Także tutaj ciężko się doszukać zależności pomiędzy kwotą przeznaczoną a aktywnością mieszkańców. Mówiliśmy o tym, że będzie głosowanie w dzielnicach, co może zwiększyć frekwencję, ale też na tym spotkaniu podnoszono ten temat, że same kształty dzielnic, osiedli nie są ludziom do końca znane, bo są podziały te takie tradycyjne na konkretne blokowiska, są te właśnie ten podział od kilku lat obowiązujący na jednostki pomocnicze. Czy tutaj też nie powinno być jakiejś większej inicjatywy urzędu, jeśli chodzi o informacje? Na pewno tak i tutaj dzisiaj zwrócono mocno na to uwagę, żeby mocno informować mieszkańców o tym, że co rozumiemy przez osiedle, jak sprawdzić, w jakim osiedlu w znaczeniu jednostki pomocniczej mieszkam. No i myślę, że tutaj większe wyzwanie dla rad osiedli, żeby mocno upowszechnić tą informację. Oczywiście my też na łamach naszych informatorów będziemy na to zwracać uwagę. Mieszkańcy tutaj obecni taką prozaiczną sytuację przytoczyli, że oni na przykład się nawigują nazwami przystanków autobusowych, które no, nie obejmują tego podziału, który został kilka lat temu wprowadzony i to też jest takie dezinformujące. No tutaj jest rzecz jednak po stronie Urzędu Miasta ewidentnie. Ale proszę zwrócić uwagę, że nie będzie dyskwalifikował ten fakt, dlatego że mieszkaniec nie musi mieć pełnej świadomości, w szczególności ten oddający głos, w jakiej dzielnicy mieszka. Musi mieć świadomość, jaką potrzebę z tych, które zostały wystawione do głosowania, chciałby zaspokoić dla siebie, dla otoczenia, dla rodziny. To wszystko, co dziś mamy do przekazania w Sośnicy. Spotkanie konsultacyjne dobiegło końca. Kto z państwa nie miał możliwości być tutaj dzisiaj obecnym, nic straconego. Konsultacje trwają jeszcze do 15 stycznia, także czasu jest jeszcze sporo. 12 stycznia zaplanowane jest ostatnie tego typu spotkanie dla mieszkańców, które odbędzie się w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Oprócz tego Urząd Miasta czeka na standardowe propozycje, czy to poprzez e-maile, czy drogą listowną.
kierowane do urzędu. Ja już się z Państwem dzisiaj żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.